Pomówimy teraz jeszcze trochę o potencjale elektrycznym i energii potencjalnej pola elektrycznego. I żeby sobie tak dobrze te pojęcia utrwalić, sobie rozwiążemy kilka prostych przykładów. A więc zacznijmy od tego, że jeśli mamy, tak jak tu widzimy, zupełnie pustą przestrzeń, to zgodnie z tą definicją, którą sobie przyjęliśmy, że potencjał elektryczny jest definiowany względem nieskończoności i mówi on nam o tym, jaką pracę trzeba wykonać, żeby przesunąć ładunek jednostkowy równy jednemu kulombowi z bardzo daleka, z nieskończoności do danego punktu. Wtedy jeśli mamy pustą przestrzeń, no to taki ładunek, nie ma innych ładunków, na nasz ładunek ten jednostkowy nie działają żadne siły, więc praca potrzebna na to, żeby go umieścić w dowolnym miejscu wynosi zero. Możemy sobie go dowolnie przesuwać, nie działają na niego żadne siły, więc nie wykonujemy żadnej pracy przeciwko żadnym siłom, czyli wszędzie, w każdym punkcie potencjał jest równy zero. A teraz zmieńmy sytuację, umieśćmy sobie w naszej przestrzeni jakiś ładunek, powiedzmy, nazwijmy go sobie ku duże, tak, umówmy się, że jest on przytwierdzony na sztywno w tym miejscu i nawet gdybyśmy umieszczali w jego pobliżu jakieś ładunki, przesuwali je, czy coś, na niego będą działać jakieś siły, to umocowaliśmy go tak, że on się z tego miejsca nie ruszy, nawet jeśli będzie odczuwał, że go inne ładunki popychają w różnych kierunkach, to on jest na sztywno przytwierdzony w tym miejscu. I teraz, jak już sobie powiedzieliśmy w jednym z ostatnich filmików, praca potrzebna na to, żeby umieścić ładunek jednostkowy w odległości R małe od ładunku Q, żeby przesunąć go z nieskończoności w to miejsce, jest równa potencjałowi pola elektrycznego, którego źródłem jest ten ładunek Q duże, wynosi K, tutaj mamy stałą proporcjonalności, zaraz ją sobie przypomnijmy, ile ona wynosi, razy wartość tego ładunku, który jest źródłem pola, i to wszystko podzielone przez odległość między punktem, który nas interesuje, a źródłem naszego pola. Teraz jeszcze przypomnijmy sobie, że ta stała K to jest 9 razy 10 do 9 newtonów razy metry kwadratowe przez kulomby do kwadratu. W dobrym przybliżeniu do jednej cyfry znaczącej, to jest tak naprawdę 8,9 i tutaj jeszcze wiele, wiele cyfr po przecinku jest bardzo dobrze znanych fizykom, bo ta stała została zmierzona bardzo dokładnie, ale nam wystarczy znać ją z taką dokładnością. Natomiast o ten wzór sobie niedawno sami wyprowadziliśmy. Dobrze, i teraz pierwszy przykład. Powiedzmy, że w odległości 18 metrów od naszego ładunku, w tym miejscu, potencjał pola elektrycznego pochodzącego od tego ładunku Q wynosi 100 V. Zapiszmy definicję 1 V, gdzie V ma takie kreseczki, żeby nam się nie myliło z takim V, jakiego używamy dla oznaczania potencjału, to jest 1 joule podzielony przez 1 coulomb. Dobrze, i mamy tak, w odległości 18 metrów od naszego ładunku wiemy, że potencjał jest równy 100 V, czyli tak jak już mówiliśmy, potencjał to jest coś, co charakteryzuje nam punkty w przestrzeni wokół ładunku albo wokół układu ładunków będących źródłem pola elektrycznego, i to wiemy o tym układzie, że w tym miejscu potencjał wynosi 100 V. I teraz pytanie pierwsze, jakie chcemy sobie zadać, jaka jest wartość ładunku Q, będącego źródłem tego pola. No więc tak, co my wiemy? Wiemy, że 100 V to ten nasz potencjał jest równy czemu? Stałej K, czyli 9 razy 10 do 9, a tu mamy newtony razy metry kwadratowe przez kulomby do kwadratu, pomnożonej przez ten nieznany, szukany przez nas ładunek Q, i to wszystko jest podzielone przez odległość między źródłem a punktem, który nas interesuje, czyli przez 18 metrów. Dobrze, przekształćmy to sobie, żeby mieć Q po jednej stronie. I dostajemy tak, że ładunek Q to jest 100 V razy 18 metrów. Mnożymy sobie obie strony razy 18 metrów, a następnie dzielimy obie strony przez stałą K. Dzielimy przez 9 razy 10 do 9 newtonów razy metry do kwadratu przez kulomby do kwadratu. Dobrze, zobaczmy, co z jednostkami. Więc jedne metry z metrami nam się uproszczą. Tak, wolty. Wolty to są joule przez kulomby. A tutaj mamy tak, jeden kulomb stąd się uprości z jednym stąd, a joule, tutaj mamy newtony razy metry, a tutaj mamy joule, więc to również z tym się uprości, więc jednostki nasze to jest 1 przez 1 przez kulomb.
Tak, czyli po tej stronie wynik mamy w kulombach. Q to się równa, zaraz zobaczymy, na końcu będą kulomby na pewno, ale ile tych kulombów będzie? No zobaczmy, mamy 100 razy 18 podzielone przez 9 razy 10 do 9. I wszystko wyszło nam w kulombach. Tak, 9 z 18 się skraca, zostaje nam 2. Tutaj mamy 100, czyli 10 do 2, a tutaj 10 do 9, więc ta setka się skraca z tym i tu mamy 10 do 7. A więc ostatecznie jest to 2 razy 1 przez 10 do 7, czyli 10 do minus 7. Taka jest wartość naszego ładunku. I to jest pierwsze pytanie, na które sobie odpowiedzieliśmy. A teraz pytanie drugie jest takie. Jaki potencjał będziemy mieć w tym miejscu, gdzie długość wektora R2 to będzie 9 metrów, tak? Więc tak, dwa sposoby są możliwe, żeby to rozwiązać. Pierwszy to jest taki, po prostu sobie liczymy, że V w tym punkcie wyznaczonym przez ten wektor R2 to stała K z tego wzoru. 9 razy 10 do 9 newtonów razy metry kwadratowe przez kulomby do kwadratu razy ładunek Q duże, czyli 2 razy 10 do minus 7 kulomba i to wszystko podzielone przez 9 metrów. No tak, jednostki najpierw. Kulomby jedne z kulombami się skrócą, jedne metry z metrami też. Dziewiątka z dziewiątką. 10 do 9 razy 10 do minus 7 to jest 10 do drugiej. Tak, czyli tutaj mamy 2, pozostaje nam tak, 2 razy 10 do drugiej, a jednostki to są tak, newtony razy metry, czyli joule przez kulomby, joule przez kulomby, czyli wolty. Tak, a więc ostatecznie potencjał tu w tym punkcie to jest 2 razy 10 do drugiej, czyli 200 voltów. Tak, ale możemy również posłużyć się troszkę innym rozumowaniem. Nie liczyć tak na piechotę, tylko pamiętając, że wzór na potencjał w odległości R mały od ładunku punktowego będącego źródłem pola jest taki. I teraz zauważamy, że jeśli znamy potencjał w jakiejś tam odległości, oznaczmy ją sobie R z indeksikiem 0 od ładunku Q i to będzie jakaś tam wartość V z indeksem 0, to tak, no bo to jest K razy Q przez tą odległość. I teraz, jeśli chcemy policzyć potencjał w punkcie odległym o jakieś tam x razy ta odległość, tak, to będzie wtedy co? K razy wartość ładunku będącego źródłem pola podzielone przez tą odległość, czyli przez x razy R0. I tutaj możemy sobie wydzielić to, co znamy. I w mianowniku pozostanie nam 1 nad x, a tutaj ta wartość, którą mamy podaną. Czyli na przykład, jeśli odległość wzrośnie dwukrotnie, tak, czyli nowa odległość to jest 2 razy stara odległość, to wtedy potencjał musi zmaleć dwukrotnie, zgodnie z tym, co widzimy tutaj. Podobnie, jeśli na przykład odległość maleje trzykrotnie, tak, nowa odległość to jest 1 trzecia odległości tej, w której potencjał znamy, no to wtedy potencjał będzie 3 razy większy. Tak więc tutaj widzimy potencjał pola, którego źródłem jest taki na przykład ładunek punktowy. To jest wielkość, która nam charakteryzuje po prostu punkty w przestrzeni wokół tego ładunku. Tak? Co warto zauważyć, to, że we wszystkich punktach równoodległych od naszego ładunku potencjał jest taki sam, tak? Bo on zależy tylko od wartości odległości, a nie od kierunku wektora. Tak? Tutaj, w tym miejscu, czy w każdym innym na tym kółku, potencjał jest dokładnie taki sam. Więc gdybyśmy chcieli przesuwać tak bardzo ostrożnie ładunek tutaj po takim kółeczku, to różnica potencjału między tymi punktami wynosi 0, a więc praca potrzebna na przesunięcie na przykład stąd tutaj również będzie 0. Tak, czyli możemy po takim, od punktu do punktu na takim kółeczku możemy przemieszczać ładunek, nie wykonując żadnej pracy. Natomiast jeśli mamy dwa punkty A i B, między którymi jest jakaś różnica potencjałów, tak, VA, a tutaj VB, różne potencjały, to praca potrzebna na przesunięcie ładunku jednostkowego z punktu A do punktu B jest równa różnicy tych potencjałów. Potencjału w punkcie B minus potencjał w punkcie A. I taka różnica potencjałów jest inaczej nazywana napięciem. O tym już sobie mówiliśmy w ostatnim filmiku.
No i teraz, tak jak już sobie wcześniej mówiliśmy, potencjał to jest coś, co charakteryzuje po prostu punkty przestrzeni, punkty wokół ładunku, czy też układu ładunków i charakteryzuje nam po prostu przestrzeń o własnościach elektrycznych, które są zmienione przez to, że poumieszczaliśmy tam ładunki. A teraz spójrzmy na energię potencjalną. Jest to coś innego niż potencjał. Otóż, jak mam nadzieję pamiętasz, energia potencjalna względem nieskończoności, ale w punkcie jakimś tam oznaczonym wektorem R, dla ładunku próbnego o wartości Q małe, to jest ten ładunek pomnożony razy potencjał pola elektrycznego w tym punkcie. Tak? I to nam mówi konkretnie, jaką pracę trzeba wykonać nad ładunkiem dokładnie o tej wartości Q, żeby przesunąć go z nieskończoności na odległość wyznaczoną właśnie przez ten wektor R mały od naszego źródła pola. Tak? I teraz wobec tego, jeśli mieliśmy tutaj ten ładunek Q duże i przyjechaliśmy z nieskończoności na odległość 9 metrów z ładunkiem Q1 o wartości 10 kulombów i jak pamiętamy, tutaj mieliśmy potencjał w tym punkcie wynosił 200 V, to liczyliśmy, no to praca, jaką wykonaliśmy, żeby przyjechać tym ładunkiem tutaj, wynosiła 10 kulombów razy 200 V, czyli 200 Joule na kulomb, a to się równa 2000 Joule. Taką pracę musieliśmy wykonać, żeby przyjechać tym ładunkiem z nieskończoności w to miejsce. A teraz powiedzmy, że na odległość 18 metrów, tutaj w tym miejscu mamy potencjał równy 100 V, tak jak mieliśmy w naszym przykładzie, i na tą odległość przyjeżdżamy ładunkiem o wartości dwa razy większej. Niech to będzie 20 kulombów. Tak? I praca potrzebna na to, żeby tym dwa razy większym ładunkiem przyjechać w to miejsce, wynosi ile? 20 kulombów razy 100 V. To się równa znowu 2000 Joule. Tak, czyli widzimy, że kiedy jedziemy z nieskończoności dwa razy większym ładunkiem i załóżmy dysponujemy energią 2000 Joule, tak, to ładunkiem o wartości 20 kulombów możemy przyjechać tutaj na odległość 18 metrów i już nam się skończy energia, ale ładunkiem dwa razy mniejszym, na który działa mniejsza siła odpychająca, tak, na całej tej drodze, zużywając tyle samo energii, możemy przyjechać dwa razy bliżej. Czyli energia potencjalna, bo tutaj praca, która jest potrzebna na przyjechanie w to miejsce i w to miejsce, to jest równa energii potencjalnej naszego pola elektrycznego dla konkretnych ładunków. To widzimy, że ta energia potencjalna dla różnych ładunków może być taka sama w różnych miejscach, więc już nie charakteryzuje ona nam punktów przestrzeni, tylko musi być powiązana z konkretną wartością ładunku.